Drugi raz. Bardzo fajnie. Uczyłem się tutaj już kilka dni, tygodni, więc przygotowałem się i dobrze mi się wydaje, że napisałem. Bardzo tutaj fajnie zorganizowane w tamtym roku. No niestety nie udało się wygrać. W tamtym roku była piłka nożna, więc bardzo z tego dużo wyciągnąłem, uczyłem się. Dużo nowych rzeczy poznałem, dużo wiedzy pochłonąłem. I w tym roku też bardzo dużo z okoszykówce rzeczy nowych poznałem. No właśnie, to powiedz, to jest dyscyplina sportu, którą, nie wiem, uprawiasz na przykład, czy zupełnie inną dyscyplinę, a może w ogóle nie uprawiasz sportu? Nie, uprawiam piłkę ręczną w klubie KPR Gwardia Opole. W koszykówkę na WF-ach często gramy, więc nie jest to obce. Co takiego ciekawego, jeśli chodzi właśnie o tę wiedzę twoją o koszykówce, czego się udało dowiedzieć? Dużo o polskiej lidze się nauczyłem, o polskich zawodnikach, o NBA dużo. I o Kołbim. Dużo było informacji. Dla trenera i nauczyciela jednocześnie to chyba też i wyzwanie przygotować uczniów do takiej olimpiady. Oczywiście bardzo ważne jest przygotowanie. Myślę, że sport jest ich pasją, ale to nie tylko to wszystko, co się dzieje na boisku, ale także wiedza ogólna o sporcie. Myślę, że to jest bardzo dobry dreh rozwoju. Jak przygotowywaliście się do tegorocznej Olimpiady Wiedzy i Wartości w sporcie? Przygotowaliśmy się w ten sposób, iż zadany materiał powtarzaliśmy już od ponad półtora tygodnia, także myślę, że dzieci były przygotowane. Wiem, że pytania były ciężkie, natomiast myślę, że każdy na tyle, ile miał wiedzy, na tyle napisał. Czy oni chętnie jako uczniowie w tego typu wydarzeniach biorą udział? Tak, uczniowie bardzo chętnie w tego typu wydarzeniach biorą udział. Mają świadomość tego, że nie tylko sport na boisku, ale także wiedza jest bardzo ważna. Myślę, że młodzież kocha i koszykówkę, ale szuka też motywacji tej, którą niesie z sobą sport. Stara się przenosić ją do życia i myślę, że tegoroczna olimpiada, taki mały jubileusz, bo 10, jest tego dowodem i potwierdzeniem. Co takiego jest ważnego w tym, by zwłaszcza młodych ludzi motywować do tego, do o czym mówimy najczęściej, do tej postawy i rywalizacji fair play, a jednocześnie z dużym duchem i wiarą, bo do tego sportowiec zawsze musi przystępować, kiedy przystępuje do rywalizacji. Tak, zgadza się, natomiast takim głównym celem i założeniem olimpiady jest to, by próbować wydobywać ze sportu te wartości, które w nim tkwią. Jest tych wartości wiele, mimo tego, że bombardowani jesteśmy często tym takim pejoratywnym obrazem sportu, nadużyciami. Natomiast wtedy, kiedy sięgniemy do wnętrza sportu, do wartości typu fair play, do ducha zwycięstwa, do uczenia się porażki, jak po nich powstawać, myślę, że poprzez wiedzę teoretyczną, bo taką ma rolę ta wiedza, oddziałujemy na młodzież i dla mnie osobiście już od wielu lat sport jest narzędziem i na polu naukowym, i wychowania, i takim narzędziem, dzięki któremu możemy kształtować osobowość młodych ludzi. Dla mnie to jest ta pozytywna, dodatkowa motywacja, że warto organizować taką olimpiadę i myślę, że w tym takim pozytywnym przesłaniu wartości tkwiących w sporcie musimy mówić o takich wydarzeniach, musimy pokazywać tłumy młodzieży i dzieciaków, które kopią piłkę, które oprawiają koszykówkę, siatkówkę i wiele innych dyscyplin sportowych. Ja z podziwem patrzę na rodziców, którzy wożą te swoje dzieci do różnych szkółek sportowych, też z takim nastawieniem, że może niekoniecznie dziecko moje zostanie gwiazdą, ale sport je wychowuje, rozwija i kształtuje jego osobowość, dlatego myślę, że to jest nadrzędna motywacja i nią powinniśmy się kierować.